Jesteśmy już po urlopie. Tak jak mówiłem wcześniej, że będziemy zamawiać agamy brodate, dwie agamy brodate. Terrarium już jest przygotowane, już czeka. W tej chwili się włączyłem, żeby się podgrzało. Tak mniej więcej się prezentuje. Tak to wygląda. Ten kamyk udało mi się przywieźć z Chorwacji. Nie wiem czemu mi się spodobał, po prostu akurat w tym miejscu lampa grzewcza też działa, także będzie się nagrzewał, też będzie zawsze trochę lepiej dla nich. Także pokrótce, tak jak pokazywałem wcześniej, wam prezentuje się terrarium. Trochę tło za ciemne zrobiłem, ale zobaczymy, może później poprawimy, jeszcze będzie jaśniejsze. Tak to wygląda. Także o, na tym kanale tego nie publikowałem wcześniej nic o mojej szczurce wcześniejszej agamie, także będziecie mieli odnośnik na końcu filmu, po prawej albo po lewo będą moje filmy z drugiego kanału. Na drugim kanale jednak stwierdziłem, że nie będę umieszczał takich filmów o zwierzakach, tam będzie tylko kanał o jednej tematyce odnośnie mojej budowy i tylko tam będzie o budowie, natomiast ten tutaj jest poszedł bardzo do przodu, bo subskrybentów jest coraz więcej osób ogląda. Wiadomo, podróże podróżami, nie tylko człowiek żyje podróżami, także na tym kanale będę też stawiał informacje, będę pokazywał wam wszystko to, co robię po prostu, no jak próbuję tą wolność finansową osiągnąć, czy to mi się uda, czy mi się to nie uda, trochę o swoich zwierzakach będę pokazywał, no jak jakiś wyjazd się trafi, to znowu się wyjedzie i znowu nagram coś i wam pokażę. Niestety urlop się skończył, finanse też na to nie pozwalają, żeby jeździć sobie gdzieś co tydzień. Także na pewno jakaś wycieczka jeszcze będzie, jednodniowa, czy dwudniowa, to coś nagram dla was. Póki co kończy się seria już z Chorwacji. No i zaczynamy, wracamy do rzeczywistości, do dnia codziennego takiego. Nie będę wam pokazywał mojego dnia życia, no, praca dom, bo to nie o to chodzi. Natomiast jak coś ciekawego będzie się działo, to zawsze wam pokażę. A póki co dzisiaj mam zamówione agamy. Agamy zamawiałem od Pauliny z Gadzi Bastionu, serdecznie ją pozdrawiam. Ze Szczecina do mnie dojeżdżają do Łodzi, także czemu akurat od niej? No uważam, że to jest osoba, która rzeczywiście zna się na tym i myślę, że będą na pewno zdrowe i przebadane te zwierzątka. Jak patrzyłem w niektórych sklepach zoologicznych, jak te agamy wyglądają, w jakich warunkach żyją, no to niestety, ale no, mnie to nie odpowiada. No. Dlatego zdecydowałem się na Paulinę z Gadzi Bastionu. Dzwonił właśnie do mnie kurier z przesyłką z agamami, ale uświadomił mnie, że będzie dopiero za jakieś 2-3 godziny. Nie mam tyle czasu, żeby czekać, mam też swoje obowiązki. I mówiłem się z nim, że go znajdę na mieście i odbiorę sam przesyłkę. Także jedziemy teraz, zobaczymy, czy uda mi to szybko upolować i odbiorę od niego przesyłkę nasze agamy. Przewóz zwierząt, jak tak rzuca wszystkie paczki, niby tu jest ostrożnie szkło, to było tak rzucane, ja współczuję tym zwierzątkom, naprawdę, ale zobaczymy coś. No i mamy paczuszkę, robimy unboxing, zobaczymy jak to jest opakowane, sam jestem ciekaw. Delikatnie to stworzy. Proszę bardzo. A, się ładnie prezentuje. I mamy. Tu jest pewnie jedna nasza agamka. Tylko, że nie mam karaczarów. I tu pewnie jest druga agamka. A nie, karaczary są luzem. No widzę tu jedno chodzi.
tylko jeden karaszanek jest, zaraz go musimy przełożyć. Więcej karaszanów nie ma. Raczej nie uciekły. Tego jednego sobie przełożymy do miski. Pięknie, tylko że nie mamy karmówki teraz. Tylko że teraz nie mamy karmówki. No zobaczymy. Chyba że tutaj będą. Wątpię. Tu są pewnie nasze zapakowane nasze agamy. Jest nasza taganka. Leży skubaniec, wkurzony we mnie. Chodź malutki. Jest jedna. Jedna będzie kiki, druga będzie bunia. Taki glucik. Tak się prezentuje. Drugi się rusza, także. Gdzie już jeden idzie do terrarium. No schodzi. Schodzą. Takie skubańce. Macie ogony schodzą. Gubi skórę. Ten trochę ciemniejszy. Ciemniejsza. Chodź. Chodźcie też do terrarium. Zobaczymy. I tak się prezentują. Która będzie kiki, która będzie bunia? No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy ich zachowania. Jedna będzie kiki, druga będzie bunia. Ale niestety nie przyszło mi karaczany. Jakiś jeden niedobitek. Będę musiał naraz wykombinować i coś kupić. Póki co dostaną roślinki. Rukole dostaną. A na razie niech się klimatyzują. To tyle w tym temacie. Zobaczymy, co będzie dalej. Teraz się muszą zaklimatyzować, dostały rukole na start. Jadę teraz prędko kupić coś, jakąś karmówkę. Niestety miały przyjść w paczce, nie przyszło, także muszę coś wymyśleć, żeby głodne nie były, bo powinny coś zjeść. Dobrze, że mam tutaj sklep, także myślę, że będzie. Wczoraj nie udało mi się kupić karaczanów, kupiłem łączniki, ale dzisiaj jadę właśnie do hodowcy, który taki zaprzyjaźniony, który ma właśnie i szarancze, i świerszcze, i karaczany. Będę karmił karaczanami argentyńskimi. Mi było wygodniej. Także nie będę wam pokazywał, jak jadę i gdzie jadę, także użyjemy magii YouTube'a i będziemy się teleportować. Teleportacja się powiodła. Mamy kupiony mały zestaw małych karaczanów argentyńskich. Drobny wylęk, proszę bardzo, zobaczcie, drobny wylęk, takie, nie wiem, złapać, małe. Dobra, teraz naszukujemy trochę dla agamy. Zobaczymy, na razie tyle damy. Teraz trochę wapna. Chodźcie wszystko wędnymi na dół. Wapno podstawa. Dajemy. Zobaczymy, jak ruszą. Bardzo malutkie są, mogę trochę większe kupić, ale na razie to.
Musi być. Już leci. Już jedna leci. Tak, zaraz będzie jadła. A ja jedę jeszcze pozielone. A druga siedzi tam na górze. A pewnie też zaraz lejdzie. Ja jedę po zielonkę. Świeżą brukolkę jeszcze rzucimy. Leci tamten też. No, chyba jeszcze nie pora na nie. O. Już zaraz będzie. Proszę bardzo. Już pierniczają. Teraz zgodzimy zaraz drugiego. Niech zejdzie też niżej. Popuścimy go trochę, choć. Drugi nie chce na razie. Na razie tatek go zje. Wydzielają. Możemy jeszcze trochę. Niech sobie jedzą. Zestaw startowy. Szepczą coś do ucha. Ciekawe co, o czym one sobie gadają. To mnie zastanawia, czy one mają jakiś język swój? Porozumiewania? O, spojrzały na mnie, co za intrus. Zaraz uciekną.